Ja pierdzielę, dobra, chodźmy wytrzeć łzy. Nie wierzę w to. Bardzo mieszane emocje. Czuję się tak, że no wiadomo, uwielbiam Łukasza, był tutaj moim najbliższym przyjacielem. Z drugiej strony nie mogę do końca się cieszyć, ponieważ jestem bardzo zdenerwowana i się stresuję tym, co będzie. No może Łukasz coś wnioskował i będzie inaczej troszkę się zachowywać. Nie wiadomo, zobaczymy, co tam będzie. No mam nadzieję, że będzie okej. Bez dram, ale czuję, że nie obejdzie się bez żadnej dramy. To zależy od Łukasza. Nie tylko, bo od was też. No od nas też, ale jak nam coś nie od będzie... Od Igora, od ciebie, od Radka. No. Ale coś nie będzie pasować, no to... Bo widzisz, jak my tutaj żyjemy, dogadujemy się. Każdy ze swoim zdaniem się zgadza. No i tyle. I to zdanie mniej więcej jest podobne. Okej. Okay. A propos wszystkiego. Dobra. Trenować Łukasza, tak jak trenować dziewczynę, nie? Narzekający. Cały czas z jakimś problemem. Piszczący. Do tego... No nie... Nie bijący, nigdy nie stoczył żadnej walki, chociażby na ulicy. Więc tutaj teraz mi zadanie utrudniłeś, braciszku, tak po całej linii już. Od jutra tyle czasu będziesz ze mną spędzał, a ty ze mną, że nie będziesz miał wyjścia. Oh. Ale wiesz, ty będziesz musiał być podporządkowany zasadom. Nie. No. To jest układ partnerski, Igor. Nikt nie jest górą, nikt nie jest dołem. Ty mnie uczysz czegoś, ja się uczę od ciebie. Więc musimy mieć wszystko przejrzyście napisane. Kiedy są treningi, co ode mnie wymagasz, co ode mnie oczekujesz. A nie jakieś, wiesz, treningi o drugiej w nocy. Ale kto mówił? Nie, było, tylko tak po prostu mówię, że to wszystko musi być z głową zaplanowane. No, musisz być, wiesz, podporządkowany trenerowi, nie? Ja chcę twojego dobra, trener zawsze chce twojego dobra. A ja też wiem, co jest dla mnie dobre, więc będę głównie podporządkowany sobie i będę brał wszystkie twoje uwagi do serca. O tyle, o ile Paweł miał jakiekolwiek pojęcie o sportach walki, jest kibicem, interesował się tym, śledził w ogóle świat bokserski i cokolwiek widział, co się dzieje w boksie, na czym ten sport polega. O tyle Łukasz wie więcej o make-upie od niejednej dziewczyny, więc tutaj to jest w ogóle zderzenie dwóch światów i nie wiem, jestem confused teraz. A gdzie idziesz? Tu, na worek. Na worek już? No. Dlaczego tak szybko? W sensie szybko? No. Że tak szybko na ten worek? Czemu szybko? Znaczy szybko. Znaczy, że już zaczynasz trening na bitwę? No nie trening, to teraz wyładowanie emocji. Okej, no to mega stresujące to wszystko. Olek jest zazdrosny o Łukasza, Łukasz wcześniej był zazdrosny o Olka, więc to jest wszystko, cała ta sytuacja jest bardzo niezdrowa. Także ja będę na pewno spędzać czas z tobą i z nim również, więc będę musiała jakoś to podzielić, no ale też bym chciała, żebyśmy wszyscy razem spędzali czas. Ale myślisz, że to jest możliwe, czy że niemożliwe z twojej strony? Znaczy nie, no Łukasz no nie dla mnie. Że co? No Łukasz nie dla mnie, no nie, ja nie potrafię z nim się dogadać. Mhm. Chodzi o to, że jak zobaczę bliskość, to będzie mi bolało. I to dla mnie jest wielkie wyzwanie, bo mi bardzo na tobie zależy. Ja nie chcę tego wszystkiego zepsuć. Muszę wziąć się w garść. No. No tak. No uwielbiam Łukasza, więc wiadomo, że strasznie się cieszę, że będę mogła znowu z nim spędzić czas. Ale z drugiej strony wiem, że to też może oddalić mnie od grupy, a uwielbiam całą grupę i chciałabym, żeby każdy był ze sobą blisko. Chciałabym, żeby nie dzieliła się grupa na podgrupki, tylko wszyscy byli razem, a jest to dość niemożliwe, gdyż niektórzy no, nie lubią Łukasza, więc będzie to na pewno stresująca sytuacja, więc aby obeszło się bez drami, żeby to było jakoś pozytywnie, to po prostu byłoby super, ale mam złe przeczucia.